Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG Trudograd. Poprzednim razem zakończyliśmy w fabryce maszyn, wysłuchawszy dość wykręconej historii. Dzisiaj kontynuujemy. Ja powiem szczerze, że przed nagraniem przejrzałem sobie listę zadań i generalnie naszym najważniejszym jest znalezienie tamtego profesora, ale tu niestety wątek się urywa, dlatego że nie mamy konkretnej informacji na temat tego, gdzie możemy go szukać. Ponad to, że wiemy, że znajduje się w jakimś prawdopodobnie tajnym więzieniu policji, więc myślę, że jak już pogadamy sobie tu ze wszystkimi, a został nam ostatni typ tutaj, to będziemy generalnie wracali w stronę tawerny Michalika, bo minęło już przynajmniej kilka dni, więc wydaje się, że będziemy już mogli spokojnie pogadać w tawernie z Iskrą. Kucharz w białym fartuchu cię ignoruje. Ściera coś ze ściany kątem dłoni. Kiedy się do niego zwracasz, podskakuje, wybudzony z transu i syczy na ciebie. A nie mi się waż komukolwiek mówić, że to robiłem, bo wtedy się zacznie. Żora to, żora tamto. W każdym razie kuchnia jest tylko dla personelu. Co ty robiłeś, kiedy się tu zjawiłem? No, ścierał ścianę, nie? Ale no, chyba może nie powinna być ściana brudna, albo jest brudna, bo się coś tutaj wydarzyło. No ciekawe. No dalej, chłopie, sprzedaj mi coś. No, spróbujmy. Aha. Myślałem, że to będzie sprzedaj mi jakąś informację. A, tu otworzył się panel handlu. Dobra, ja handlować z nim nie chcę. Barter sobie zobaczymy później. Co ty robiłeś, kiedy się tu zjawiłem? Nie widziałeś, co zeskrobywałem? To bardzo dobrze. Dla twojego zdrowia psychicznego jest charyzma. No już, przyjacielu, powiedz mi, co tam było napisane. Porażka, zapomnij, młody. Pogadajmy o czymś innym. I tak nie byłem zainteresowany, pokaż lepiej swoje towary. Skoro tak to ma wyglądać, to ja już się oddalę. Okej, no to zerknijmy na te towary, choć tutaj jakoś niespecjalnie jestem zainteresowany kupnem czegokolwiek, no chyba, że marchewki, które niwelują efekt toksyn, to zawsze warto mieć przy sobie. No dobra, z kucharzem w takim razie jakoś wielkiej konwersacji tutaj nie poczyniliśmy. A co za tym idzie, w tym momencie mamy już zbadany w zasadzie chyba cały ten obszar, poza tym fragmentem tutaj, ale myślę, że jakoś specjalnie nic tutaj się nie będzie kryło. W takim razie no, chyba będziemy się zbierać. Jeszcze tylko zerknę, czy na... No ale tak, no te budynki przeszliśmy. Wszystko jest generalnie odkryte. Jeżeli chodzi w ogóle o fabrykę maszyn, no to my tutaj mamy te telurie. Jeden z robotników w fabryce poprosił mnie, żeby zwrócić mu 5 sztabek telluru. No, 5 sztabek my nie mamy, mamy 3, na razie tego zrobić nie możemy. Robotnik powiedział mi, żebym pogadać z jego czeladnikiem, Mokrym William, który ukradł 5 bezcennych sztabek telluru. Znaleźć można go gdzieś w szarym zakątku. My generalnie w szarym zakątku mamy już teraz dosyć... znaczy więcej zadań na pewno niż to, które przeczytałem, bo mamy również... tego jednego gościa chyba ściągnąć tutaj. O właśnie, inżynier z fabryki maszyn poprosił mnie, żeby zatrudnić genialnego Menela Misze. Więc szary zakątek jest na naszej liście rzeczy do zrobienia i odwiedzenia. Okej, my chyba idziemy na posterunek policji, bo stąd się z tego co widzę wyjść inaczej nie da. Cały czas oczywiście zalega tutaj ten pancerz wspomagany, który również leży w polu moich zainteresowań. No ale nic z nim nie da się zrobić, póki co. Dobra, czyli szary zakątek, a finalnie tawerna Michalika. Okej, my tu mamy jeszcze tą kryjówkę kultu. I to jest też rzecz, którą warto by zrobić, bo to również jest zlecone zadanie. Podchodzisz do siedliska kultu, o którym ci opowiadał ojciec Makary. Tutejsze łachudry nie wyglądają zbyt groźnie. Może jednak dogadanie się i tak będzie lepszym rozwiązaniem niż bijatyka. No, perswazja na 92%, myślę, że jest duża szansa powodzenia. Zawstydź kultystów, żeby się wynieśli.
Sukces. Proszenie tych szumowin, żeby żałowały za grzechy, byłoby bez sensu. Zamiast więc zwracać się do nich bezpośrednio, wołasz do smutnego, gniewnego i żałosnego dziecka wewnętrznego, żyjącego w każdym z nich, które chce tylko być kochane. Działa znakomicie. Zreformowani kultyści poprzysięgają już nigdy nikogo nie skrzywdzić i błyskawicznie się ulatniają. Poklep się po plecach. Ach, jaki ja jestem dobry. No i świetnie. Dziennik się zaktualizował, temat kultystów mamy z głowy i to było na posterunku policji. Sekciarska pomoc. Przekonałem kultystów. A kto to zlecał? No nic, tak czy siak na posterunek policji ja chyba się nie będę teraz wracał. Na posterunek policji ja myślę, że my wcześniej czy później i tak wrócimy. Choć nie wiem, czy w pokojowych zamiarach, bo idziemy raczej ścieżką rewolucjonistów. No dobra, to my idziemy w takim razie tuż obok, do dzielnicy złomu. I ogarniemy sobie trzy tematy z tego, co widziałem już w tym momencie na liście, właśnie tutaj. Dobra, to nie dzielnica złomu, to jest szary zakątek. Choć może tu też były jakieś zadania, ale dla mnie priorytetem w tym momencie jest tawerna Michalika. Szary zakątek jest aż tutaj. No dobra, to z tawerny Michalika może damy radę przeskoczyć. Dźwięk niewidocznego tłumu prowadzi cię przez ulice miasta, aż napotykasz niewielki targ. Gang przemytników ustawił prowizoryczny bazar na ulicy. Nielegalny handel trwa. Trwał będzie tylko do momentu, kiedy gliny się o nim dowiedzą. Dlatego właśnie, jeśli musisz coś kupić, teraz będzie ku temu jedyna okazja. Rzuć okiem na rynek. Na rynek zawsze. I na kupców. Szczególnie jeśli jest nielegalny. Takie interesują mnie najbardziej. No, panowie. Panowie. Co tu za fajne zabawki sprzedajecie? Groźnie wyglądający facet w masce niedyskretnie się na ciebie gapi. Wygląda na gotowego pohandlować. Mam szeroki wybór dobrych towarów na sprzedaż, przybyszu. Pokaż mi, co sprzedajesz. Amunicja. No i pięknie. Bo z tego, co pamiętam, to my nadal mamy problem z amunicją. Na pewno 7,62 to jest taki temat, który trzeba kupić. Myślę, że tak, że te też kupimy. Celownik kolimotorowy, toczka 2. 2000 prawie, no to nieźle. Okej, tak patrzę jeszcze po tych nabojach, czy coś jeszcze było mi potrzebne. Czy ja w ogóle 5.45 używam? Ja mam trochę tych naboi, ale może zawsze to warto kupić, nie? To nie jest jakiś nie wiadomo jaki koszt, biorąc pod uwagę w tym momencie nasze fundusze. A zawsze lepiej mieć niż nie mieć, bo nie wiadomo jaki karabin za chwilę może wpaść nam do ręki. No dobra, czy ja mógłbym coś ewentualnie mu sprzedać, choć on jest tutaj zainteresowany tylko amunicją w zasadzie. Ja też nawet chyba już nie mam jakoś specjalnie gratów takich do sprzedania. Dobra, mam te pistolety. Nie wiem, ten rewolwer, czy ja tego w ogóle będę używał, szczerze powiedziawszy. Pepeszka. No mógłbym mu tą dubeltówkę w sumie wsadzić. Bo ja z tego raczej nie będę strzelał. Naboje sobie zostawię. No i jeszcze musi dorzucić. On ma mnóstwo siana, ten gościu. Latarka podlufowa, efekt plus 7% szansy na trafienie strzałem celowanym. Bardzo dużo tych elementów daje możliwość większego, lepszego trafienia strzałem celowanym. No dobra. Trochę naboi, zawsze na plus. Przejdźmy się dalej, zobaczmy, co jeszcze tutaj ciekawego da się kupić. Widzisz mężczyznę w średnim wieku, wędrującego spojrzeniem, sądząc po okropnym zapachu jego oddechu. Miał na śniadanie czosnek i niedopałki papierosów. To tyle, wykryłeś mnie. Najlepsze ceny w Trudogradzie. Okej. Materiały łatwopalne. Ale ma też perfumy, generalnie nic, czym byłbym zainteresowany. Tu nawet jakaś przekupa stoi. Nie, to jest mrówka. Wiem, że jakaś babulina, ale nie. Chłop zawinięty. Przemytnik gestem przywołuje swych klientów bliżej. Jego drobne, szczurze oczka skupione są teraz na twoim plecaku.
Kto wie, może mógłbym skusić jakimś nielegalnym towarem. Pokaż mi, co sprzedajesz. Aha. No to jak najbardziej. Medykamenty zawsze. Apomorfina. Powiadają, że apomorfina jest w stanie wyleczyć większość nałogów. Kto wie, lepiej tego użyć, gdy łapie narkotyczna delirka. No jest apomorfina 1600, czyli 801 sztuka. To nie jest jakaś wielka tragedia, bym powiedział. Ja sobie kupię chyba tą apomorfinę. Mamy 14 tysięcy. Kurde, to może dwie weźmiemy, co? I może byłbym w stanie jeszcze mu coś wcisnąć. Panie, mam tutaj... Ale zobaczcie, jak te ceny lecą w dół. Jeżeli typ faktycznie nie jest zainteresowany tym towarem, to aż po prostu smutno patrzeć. No ale 1682, kurde, to jest dużo. Dobrze byłoby, ale no szkoda. Szkoda wrzucać fajne uszatki, jakieś przedmioty generalnie, które za które mógłbym dostać pieniądze takiemu dziadowi, który nas skroi. O proszę, tutaj nawet hajs trafił do Heksa. No to Heks zapłaci część, ja dorzucę resztę. No i mamy dwa razy apomorfinę, czyli moglibyśmy się w tym momencie wyleczyć już z tego odstawienia. 24 godziny będzie trwało. Nie wiem, czy apomorfina leczy z odstawienia, czy ona leczy z tego chyba mocniejszego stadium, mi się wydaje. Spekulant. Kupiec poprawia swoją maskę na twarzy i krzyżuje ramiona na piersi. Wyraźnie nie ma nic przeciwko handlowaniu z tobą. To tyle, wykryłeś mnie. Najlepsze ceny w Trudogradzie. Wszyscy macie najlepsze, kurde, ceny. A potem masę siana trzeba zostawić. A ten ma takie bambotle pierdy same jakieś. Okej, kombinator jest ostatni. Kupiec śmierdzący benzyną i olejem silnikowym wpatruje się w ciebie ozięble, sądząc po błysku w jego oczach, postrzega cię jako potencjalnego kupującego. Najlepsze ceny tylko tutaj. Okej, okay, no trochę jedzenia jest. Zostawiam nad tą solą, ale chyba nie. Kawkę może bym kupił, ale kawki to my chyba mamy dużo. Coś mi się wydaje. Czy generalnie mam w ogóle tego jedzenia dużo? Nie zużywam tyle, co zużywałem, wydaje mi się, w Atom RPG. Ale może to jest tylko takie wrażenie. No, ładnie się tutaj zorganizowali z tym bazarkiem. Fury popodjeżdżały i handel kwitnie. Okej, a my kontynuujemy wycieczkę do tawerny Michalika. No minęło na pewno kilka dni. Nikt mi nie powie, że Iskra teraz będzie dalej sapać, że to jeszcze za wcześnie do niej przyszedłem. Ja miałem ostatnio takie w ogóle wrażenie, że minął dzień, mimo że ona gadała, że niekoniecznie. No proszę. Towarzysz Dzierba. Do Potapa Werbalskiego też mamy. Tematy. Coś mi się wydaje. Może zacznijmy od niego. Potap Werbalski popija ciągle słodką herbatę z brudnego kubka, zagryzając cukierkiem po każdym łyku. Na twój widok łapie oddech i gniecie papierek po cukierku w dłoni. Jak leci, dowiedziałeś się czegoś nowego? Jeśli nie, to nic takiego. Nie będę się gniewał. Chwila. Najpierw muszę zadać kilka pytań. Tak, co do tej gonitwy za wywiadami, na którą mnie wysłałeś. Tak, mów. To bardzo ważne. Oto co powiedział mi Trubaczow. Werbalski robi figurkę origami z papierka po cukierku, podczas gdy ty mu opowiadasz o swojej rozmowie z byłym bandytą. Kiedy kończysz, wręcza ci cukierka zawiniętego w banknoty o łącznej sumie 100 rubli. Częstuj się. Jestem zaskoczony twoją opowieścią. Wydaje się, że tak bliski rodak Ozerskiego wiedziałby dużo więcej niż prasa. Jesteś pewien, że nie powiedział ci czegoś jeszcze? No... Podsłuchał również, jak Ozerski gadał coś o jakimś odrodzeniu czy reinkarnacji. Słuchaj. O, jakie soczyste. Wpiegował swego szefa, co? Interesujące. Ozerski zaczął wierzyć w reinkarnację tuż przed swym zgonem. Mam nadzieję, że się odrodził jako wyliniały kundel.
Masz tu mały dodatek za dodatkowe fakty. Dziennikarz podaje ci tłusty banknot 50-rublowy. Jak widzisz, wypytałem każdego, kto cię interesował. Zadowolony? Potap kiwa głową i daje ci 200 rubli, a także jeszcze cukierek czekoladowy. O tak, bardziej niż zadowolony, dziękuję. I nie zapomnij zjeść cukierka. Na co komu pieniądze, kiedy można mieć czekoladę? Widzisz, pomógł ci nieznajomy. Postaraj się nie bać tak bardzo, poznawać ludzi w przyszłości. Niektórzy są akurat uprzejmi, jak ja. Ej, to jest dobre nawiązanie do tego, że on się tak bał przemieszczać, nie? Że siedzi cały czas tutaj w tej jednej tawernie, bo nie chce iść przez ulicę, bo się boi ludzi. Powodzenia w podróży. Drogi są w dzisiejszych czasach takie niebezpieczne. Ale niech będzie to pierwsze. Bardziej pozytywne. O tak, tej lekcji nigdy nie zapomnę. Werbalski klepie cię po ramieniu i puszcza ci oczko, wychodząc z przesiąkniętej zapachem tytoniu tawerny. Powodzenia w podróży, drogi są w dzisiejszych czasach takie niebezpieczne. Potap uśmiecha się i opuszcza tawernę, jak zauważasz, lekko kulejąc. Z jakiegoś powodu odczuwasz niepokój, kiedy obserwujesz jego odejście, ale nie możesz zrozumieć dlaczego. Bo to jest on, nie? Ale to chyba ktoś pisał w komentarzach wcześniej taką teorię, że to Potap Werbalski jest Ozerskim i wysyła nas, żebyśmy zebrali kto co wie na jego temat. Utyka, nie? No ciekawe, czy to się jakoś wiąże. No to sprawa zamknięta, wzrusz ramionami. No jestem ciekawy, czy taka zamknięta. Czy coś z tego jeszcze się urodzi kiedykolwiek? No, kto wie. Kiedy dochodzisz do codziennego stolika Iskry, widzisz, że nie siedzi już sama. Przed nią siedzi bardzo poważnie wyglądający koleś o surowym uosobieniu. Obydwoje zdają się coś dyskutować, lecz przerywają, gdy tylko widzą, że podchodzisz. Nowo przybyły przerywa złowrogą ciszę. Witaj, robotniku. Widzę, że jesteś gotów ponownie bronić wartości rewolucyjnych. To nas bardzo cieszy. Jak to dobrze, że przyszedłeś. To jest towarzysz Dzierżba z Komitetu Ocalenia Trudogradu. Opowiadał mi właśnie, jaki był dumny z twoich ostatnich osiągnięć. Wyobrażasz sobie? Komitet go tu przysłał, aby przydzielić ci następne zlecenia. Gotów, skłonny i zdolny. Siedź cicho i słuchaj. Podoba mi się twoje nastawienie. Ciche i do rzeczy. Tylko takim towarzyszom jak ty można powierzyć pozyskanie broni zemsty dla rewolucji. Powiedz mi, czy słyszałeś o Stowarzyszeniu Uczciwych Ludzi? Pierwsze słyszę o tym. Rozumiem, towarzyszu. Krótko mówiąc, to wysoce tajemnicza klika przemytników działających z trudogradzkich doków. Widząc, że sytuacja w tym mieście jest daleka od spokoju, uświadomili sobie, że wkrótce walka klas stanie się wojną klas i wyleje się na ulicę. Aby zarobić na owym konflikcie, uczciwi ludzie przemycili spory ładunek karabinów do miasta, planując je sprzedać temu, kto da więcej. Potrzebujemy tych karabinów. Co mi możesz powiedzieć na temat uczciwych ludzi? No, wygląda jak faktycznie jakaś banda przemytników, handlarze bronią, którzy próbują zarobić na konflikcie. Jak zresztą sam powiedział, kto da więcej? No zapytajmy. Wiele o nich słyszałam, w tym co najmniej kilka sprzecznych ze sobą informacji. Istotny fakt jest jednak taki, potrzebujemy tych karabinów. Każdy, kto ośmieli się rzucić wyzwanie władzom Trudogradu, musi prowadzić interesy z kryminalnymi degeneratami, aby mieć szansę w walce. Jeden taki nikczemnik poinformował nas o dostawie. Niestety nie wie on, jak się skontaktować z tymi nieuchwytnymi przemytnikami. Dobrze sobie radzą z maskowaniem się przed ciekawskimi oczami. O jakich mówimy karabinach? Karabiny Mosin. Najprostsza, najłatwiejsza w obsłudze broń długa na świecie. W brudnych, zrogowaciałych dłoniach proletariatu te karabiny staną się bronią wyzwolenia. Towarzyszka Iskra wydaje się być kompletnie pochłonięta mową Dzierżby, kiwając zgodnie z takim entuzjazmem, że jej czapka niemal spada jej z głowy. Chyba już kumam, o co biega, co dokładnie muszę zrobić.
Na początek idź do trudogradzkich doków i znajdź jakieś ślady Stowarzyszenia Uczciwych Ludzi. Skontaktuj się z ich przedstawicielem. Dwie osoby, które mogą pomóc w tej sprawie, to wujek Hos Herbaciarni oraz właścicielka lokalnej jaskini Rozkoszy, o ile zniesiesz jej plugawe towarzystwo. Przemytnicy rzadko kiedy są wzorami cnót, więc nie wątpię, że ich przedstawicieli można znaleźć w towarzystwie tej obrzydliwej stręczycielki i jej żywego towaru. No dobra, czyli wydaje się, że burdel jest takim miejscem, gdzie możemy nawiązać jakiś kontakt. Jest jeszcze ktoś, kto mógłby coś wiedzieć? Mógłbyś również spróbować szczęścia z kapitanem Simbadowem, którego zawsze można znaleźć gdzieś w okolicach mola. On sam jest przemytnikiem, może wie, jak się skontaktować z jego kolegami po fachu, ale wątpię, żeby wiedział dużo. Uczciwi ludzie są bardzo skryci. A może po prostu pójdziemy wszyscy do doków i weźmiemy sobie karabiny siłą? No nie wydaje mi się, żeby oni chcieli tutaj załatwiać ten temat siłą, bo gdyby tak było, to nie gadaliby ze mną, tylko już by działali w ten sposób. A co jeśli ktoś kupi te karabiny, zanim uda mi się zlokalizować uczciwych ludzi? No to jest dobre. Czy ci uczciwi ludzie mają jakieś cechy charakterystyczne, których powinienem wypatrywać? Dobra, zacznijmy od tego. No to koniec. Taka karta atutowa w rękach policji prywatnej Trudogradu byłaby druzgocąca dla naszej sprawy. Okej, zapytajmy o te cechy charakterystyczne. Słyszałem, że ciągle używają słów w stylu uczciwy i uczciwie w rozmowie. Ale każdy uczciwy obywatel też tak może robić, więc wątpię, aby ta informacja była bardzo przydatna. No dobra, ja zadam to pytanie o to wzięcie siłą tych karabinów, ale nie wydaje mi się, zresztą ja chyba nawet sam bym nie chciał tak robić, ale zobaczmy, do czego nas to doprowadzi. Władcami de facto doków jest Gwan Yo. To zaprzyjaźniona organizacja, która uznaje naszą sprawę. Pragniemy utrzymać tę przyjaźń, bo inaczej przejdą na stronę władz. Okej, czyli tu jest podszyty jeszcze inny powód. Gwan Yo stoi bardziej po stronie rewolucjonistów i nie chcą tego psuć. Zrozumiałem, ruszam do doków. Chwila, jeszcze jedno. Zgodnie z rozporządzeniem ceremonii zamknięcia 183. Zgromadzenia Komitetu Ocalenia Trudogradu niniejszym ogłaszam, iż towarzyszka Iskra będzie ci towarzyszyć w tej misji, a także w przyszłych misjach, którą mogą ci być lub nie być zaoferowane, które mogą ci być zaoferowane bądź nie. Dzierżba wstaje i klepie Iskrę po ramieniu. Wygląda na to, że jest to dla niej równie zaskakujące, co dla ciebie. Co? Towarzyszu Dzierżba, nie mam nic przeciwko pracy w terenie, ale ostatnio byłam tu dowódcą, a ten towarzysz był moim rewolucyjnym podwładnym. Czy to dobre dla porządku i morale tak zmieniać rolę? Nadal będziesz prowadzić agitownię Iskra. Ale w terenie kierować musi bardziej zaprawiony agent, a z was dwojga byłby to nasz nowy towarzysz. No proszę, jak to koło fortuny się kręci radośnie tutaj w Trudogradzie. No i Iskra była nad nami, teraz jest pod nami. Oj, oj, oj. Ale na co mi partner w tej misji? Nie no, ja jak najbardziej ją chcę wziąć do drużyny, ale to jest też bardzo fajna ciekawostka, bo cały Atom RPG przegrałem tylko i wyłącznie męską ekipą. To jest pierwsza dziewczyna w naszych szeregach. Dobra, przynajmniej będzie miał kto mnie osłaniać. Chodźmy znaleźć te karabiny Iskra. Jeśli operacją zajmuje się ja, to co będzie robić Iskra? Wybacz dowódco, wybacz Iskro, ale pracuję tylko z ludźmi, którym ufam. Nie, no jasne, bierzemy ją. Skoro taka jest wola organu rewolucyjnego, mogę się jedynie zgodzić. Chodźmy, towarzyszu, ku przyszłości. Ach, moja słodka wnusia, witamy w owczarni. Mój syn jest ogólnie adekwatny, lecz jedynie z taką bystrą iskierką jak ty mogę w końcu przywrócić wielkie Imperium Radzieckie. Z moim talentem i twoim ślepym fanatyzmem odbudujemy przeszłość cegła po cegle. Prawidłowa postawa. Jasne, pewnie. Pa.
No dobra, Iskra dołącza w takim razie do naszego zespołu, a co za tym idzie, my możemy od razu przyjrzeć się, czym ona dysponuje, bo tak, bo my mamy na dzień dobry dla niej na pewno parę gratów. Tutaj nawet nie mówię w tym momencie o broni, ale bardziej o pancerzu, chciałem powiedzieć, ale nie widzę go teraz. To kto go nosi w końcu? Mieliśmy jeden dodatkowy pancerz. Zakupiony. Okej, dobra, jest tutaj. No dobra, Iskra. Cyk, oczywiście minusy do zwinności. No ale co poradzić. Stare papiery to ja myślę, że sobie od razu wywalimy. Medykamenty w głównej mierze zabieram. I teraz tak, ona ma naboje Parabellum, bo ona ma Mausera. No ale to zaraz zobaczymy, co damy jej, jeżeli chodzi o broń. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć, czy ja miałbym jakąś czopkę fajną dla niej. Tutaj mamy, to jest do skradania, to nie. A Hex, ty co masz? Ty masz tu jakieś czopki. Przetrwanie i odporność na zimno. A ona ma co? Barter. To może i niech będzie barter na razie. Nie mam jakoś specjalnie więcej wyposażenia dla niej. To ani jakaś chusta, jeżeli jeszcze się wala, to mogę jej dać, ale chyba nie. No dobra. Zerknijmy na broń. Raf nawet nie nosi w tym momencie żadnej broni już. No to ciekawe. Czyli naszym zbrojmistrzem w tym momencie pozostał Hexogen. I tak, zanim ja jej dam cokolwiek, to chciałbym zobaczyć, w czym ona jest dobra. Ona jest w sztukach walki dobra. O, proszę. I pistolety, i PM-y. Ja myślę, że ja pójdę z Iskrą w pistolety i PM-y. Ciekawe, jak duże obrażenia ona jest w stanie zadawać. Szkoda, że ma broń białą dosyć nisko. W sensie, że wolałbym, żeby ta broń biała była wyższa. Może fajnie byłoby mieć kogoś takiego z pistoletami i kataną w ręce na przykład, nie? To byłoby ciekawe. Co tu jest? Siła mała, wytrzymałość dość mała, ona jest zwinna. No to te pistolety by do niej pasowały, myślę. No dobra. To skoro pistolety i PM-y, to zrzućmy jej pistolety i PM-y. Niech ma. Poza tym też niech nosi, nie? Graty. Dobra, tu są te Parabellum, to się jej przydadzą. Okej, okay. I ta reszta strzela z czego? O, siły jej tutaj brakuje, żeby używać choćby tego pistoletu. To jest w ogóle jakieś rosyjskie naboje SN2 kaliber 44. A mam coś takiego? Nie mam w ogóle. Dobra, tutaj mamy 9, 9-19, a tutaj mamy 30. Okej. Okay. No to dajemy. Tak, tylko że to są zwykłe 9, nie? A ja używam też 30, też używam 30. No dobra, to Iskra dostanie tutaj powiedzmy 100. Niech ma. Ja w zasadzie tutaj nie mam jej jakoś specjalnie mocno więcej do zaoferowania. Ten Mauser to jest 7-13. Tutaj mamy 8-18, więc to jest lepsze. Tak, na pewno to. A tu jest 8-14, czyli to jest najmocniejsze, ale to są te nieszczęsne naboje Parabellum 9-19? To jest to samo? Nie. A tak, Parabellum 9-19, no to dobrze, no to jest to samo. To możemy sobie to spokojnie wymienić na to. I mamy czym strzelać. No to elegancko, a tutaj 30. No dobra. Jeszcze ewentualnie chciałbym zerknąć, czy ja mógłbym to w jakiś sposób... A nie, ona ma to zmodyfikowane, no to dobrze. Czyli mamy znowu szansę na trafienia celowanym. No dobra. Bo to jest nawet ta pepeszka jest tutaj bardzo fajnie zmodyfikowana, że tak powiem. Okej, czy ja tutaj jeszcze muszę z kimś gadać? Czy to wszystko? Nie, to. Tawerna Michalika. Trudogradzki marketingowiec. Wszystkie ulotki zostały z powodzeniem rozdane. Poziom zainteresowania u potencjalnych klientów powinien zadowolić Wasilisę.
No dobra, czyli jeszcze Wasilisa i Myrmik Kaput. Kupiec Eilash poprosił mnie o zniszczenie wszystkich myrmików żerujących w wynajmowanej przez niego piwnicy na kapustę. Znajduje się w pobliżu tawerny Michalika. No okej. Okay. Dzierżba. Kurde, no to z kim ja mam zagadać od tego... Czekajcie, tawerna Michalika jeszcze raz. Ten marketingowiec. Wasilisa. Miłośnik wina arbuzowego wykonuje dziwny gest w twoją stronę. Składa dłonie w pięść i dotyka nią najpierw swojej piersi, a potem swego czoła. Następnie szepcze. Naprzód ku rewolucji. Salut. Mógłbym zadać kilka pytań. No dobra, zapytajmy. Chyba jeszcze z nim nie gadałem. Wybacz, nie jestem w nastroju do odpowiadania na pytania. Na imię mi Friedrich, ale czy to moje prawdziwe imię, czy może nie? Taka tam tajemnica i to już wszystko, co jestem skłonny wyznać. Friedrich, co? W porządku. No dobra, Friedrich nie będzie chciał gadać. Ale Wasilisa to ja nie kojarzę, gdzie on jest. Ale to chyba nie ten. Bramkarz nie zachowuje się już tak ozięble jak ostatnio. Salutuje niedbale i powiada... Za przyszłość mogę coś dla ciebie zrobić, towarzyszu? Miałbym kilka pytań. Odpowiem na twoje pytania, kiedy zdobędziesz moje pełne zaufanie. Póki co jedyne, co musisz wiedzieć na mój temat, to moja ksywa. Karl, łapiesz? A teraz spadaj. Karl? Niezbyt oryginalne, ale wystarczająco wymowne. Dobra, do usłyszenia. Handlarz bronią rozgląda się i puszcza ci oczko. To co? Kupujemy? Zobaczmy barter. Jak śmiesz napychać sobie kieszenie pieniędzmi wyłudzonymi od innych rewolucjonistów. Potrzebuję zniżki. Aj, gówno mi to dało. Słuchaj, doprawdy rozumiem trudności rewolucjonistów. Klnę się na Boga, ale tutaj nie żyjemy w komunistycznym kraju. Cała ta amunicja nie materializuje się magicznie w moich plecakach. Część kupuję, a dla części ryzykuję życie. A dobra. Jestem zainteresowany nabojami. Okej, szczególnie tymi. Te parabellum też kupimy. No dobra, i chyba tyle. Nie wiem, te naboje na to 5,56. No myślę, że jakoś specjalnie dużo nie będę kupował, bo... no bo on tutaj cały czas siedzi, nie? Więc w razie, gdyby wpadła nam konieczność kupienia... wpadłby nam karabin i mielibyśmy konieczność kupienia takiej amunicji, no to wtedy kupimy. Dobra, no już całkiem nieźle wygląda tutaj ten stan amunicji. Tak się jeszcze zastanawiam, czy ja potrzebuję 30 tu do czegoś, bo ja mam tak, ja mam 9. Dobra, ja mam tutaj 9, a w AK mamy 7,62,39, czyli dokładnie te. Ktoś jeszcze używa? 7,62,39. Dobra, tu są jeszcze używane. No to tych naboi potrzebujemy bardzo dużo. Okej, widzę taki trochę, mam tutaj bałagan, bo tu jest pełno dziewiątek. Tutaj 30 tylko, okej. Czyli teoretycznie mógłbym zostawić te AP. To będę robił tak jak w tym Atom RPG, że te AP lepsze będę gromadził tylko ja. I my generalnie nie mamy już strzelby nawet. Czyli ta dwururka to była moja ostatnia strzelba. No to trochę może żałuję w tym momencie, że ją sprzedałem. Ale tylko trochę. W sumie nie wiem, czy będę korzystał mając ten Type 79. No i ten taki bardziej już snajperski u Hexogena, więc myślę, że raczej nie. Ale chciałbym zrobić trochę, zrobić porządek, bo ja tutaj w zasadzie musiałbym zostawić tylko 30. Tylko 30 i tylko te 7,62. Te są teoretycznie takie do karabinu snajperskiego, więc one może też niech zostaną. No i strzelba też niech zostanie. No dobra. Czyli tak, te parabellum możemy spokojnie przekazać w całości. No dobra. I ja mam tutaj 9.
A 30 możemy też tutaj przerzucić. Bo tak, Hex używa tutaj 30, ale on ma dosyć dużo. A Iskra będzie używała tutaj 30 i ma dosyć mało. Ja nie potrzebuję w ogóle, więc śmiało może brać wszystko. No dobra. Zagadajmy z Michalikiem. Z dzierżbą już nie będę gadał. Michalik puszcza ci oczko i zarzuca na ramię tłustą ścierkę, którą wycierał ladę. Czego się napijesz? Może mógłbyś mi teraz sprawić jakieś fałszywe dokumenty? Myśmy go o to już zagadywali, ale wcześniej, wtedy nie byliśmy u rewolucjonistów. Może teraz jakaś inna odpowiedź padnie. Sprawdźmy. Ufam osobom moich przyjaciół. Jeśli uważają, że jesteś wart ryzyka, załatwię ci, co tylko chcesz. Ale zanim się tak stanie, będziesz musiał dla nich pracować. W porządku. Pokaż mi, co jest w menu. A moglibyśmy po prostu pogadać? Kurde, no to... To jak? On przekonuje się już, w sensie jest zupełnie inna odpowiedź niż wcześniej, bo wcześniej w ogóle się wyparł, że on nie robi takich dokumentów. A teraz spoko, ale będę musiał dla nich pracować. Zanim tak się stanie, będę musiał dla nich pracować. No nie wiem, o co tu w zasadzie chodzi, bo dla rewolucjonistów myślę, że już pracujemy. No dobra. Czy tutaj coś mogę pogadać? Jest charyzma, ta mała przerwa mi nie zaszkodzi. Ale tu raczej wszystko już przegadaliśmy. Mężczyzna w czapce sowieckiego lekarza dalej miesza swą gotującą się zupę, odwraca się od garnka i pyta, chciałbyś pogadać? Nie, dobra, z nim nie chcę gadać. A to jest ten z tymi zębami. No to z nim raczej też nie będę chciał gadać. No to ja wam powiem szczerze, że ja nie wiem, gdzie jest ten typ, do którego my się tutaj mamy zgłosić. No chyba, że on gdzieś tutaj jest, ale raczej nie. Tu są najemnicy. No bo tak, bo my w tawernie Michalika mamy tego trudograckiego marketingowca. Wszystkie ulotki... A, on chyba był gdzieś tutaj w tych domach. No to zobaczmy. Okej, okay, a tu jest wejście do tych mirmików. No to sobie to też zrobimy. Ale zagadajmy najpierw tutaj. Poszukajmy tego marketingowca. Okej, okay, tutaj była ta egzekucja. Nie wiem, czy to ci ludzie. Znajomy nieogolony mężczyzna, który wziął cię za windykatora, chodzi tam i z powrotem, rzucając nerwowe spojrzenie na drzwi. Czego chcesz, rany? Jak gdybym mało miał własnych problemów i jeszcze całego tego kurestwa u mojego sąsiada. Słuchaj, tylko sobie wtedy żarty z ciebie stroiłem. Co to za problem z tym długiem? Charyzma działa. Mężczyzna mruży oczy i kręci głową. Niezły z ciebie komediant. No dobra, parę dni temu przegrałem w atomowe oczko z Ruslanem Lee, Schulerem. Z początku myślałem, że jesteś pewnie jednym z jego znajomych. To ile przegrałeś? Milion? Słuchaj w milczeniu. Przegrałem, Boże, nawet nie potrafię się zmusić, żeby to powiedzieć. Grałem i przegrałem. To jak, powiesz mi, co to było? Ja, Piotr Nieczajew, gnida i frajer, grałem i przegrałem. Serce mojej matki. Stary heksogen wydaje z siebie dźwięki krztuszenia się i zwraca półtora szklanki czegoś, co wygląda jak mleko. Co dziwniejsze, mógłbyś przysiąść, że nic nie pił w trakcie strasznego finału tej historii. Starając się ukryć przerażenie, Iskra wzrusza ramionami z niekrytym cynizmem. Czy ktoś jest zaskoczony? Wtajemniczeni są świadomi tej kapitalistycznej słabości, czy to w grze w pokera, w pasjansa, czy w atomowe oczko. Matki i ich organy to tradycyjna waluta dla grubych ryb, które zapomniały znaczenia słów uczciwa praca. Nieszczęsny gracz w karty próbuje coś dodać, ale zamiast tego opuszcza tylko kędzierzawą grzywę, przerażony własnym wyznaniem. Nieźle. Jaja sobie ze mnie robisz? Nie.
To nie powód do żartów. Atomowe oczko jest okropnie wciągające. Stawki są dużo wyższe niż można znaleźć w Bombaganie. Można wyjść z tego mając 200, a nawet 300 rubli. A ja byłem tak blisko wygranej, kiedy ten drań mnie pobił. Rzecz jasna, musiałem spróbować się odegrać. Byłem zmuszony postawić na szali najcenniejszą rzecz, ale miałem złą pasę i teraz muszę przynieść serce mojej matki temu bydlakowi. Słodki Jezu, do diabła z tą przeklętą grą. No to musisz przynieść serce matki? Jak to musisz przynieść serce matki? Czy to metafora na jakiś klejnot albo skradzioną własność czy coś? No coś mi się nie wydaje, że to jest metafora. A ta matka tutaj biedna chodzi i nawet nie ma pojęcia, że synalek przegrał jej serce w karty i za chwilę jej wytnie nożem. Nadal nie rozumiem, albo taką też mam nadzieję, to jakiś debilizm wyższego poziomu. A to fajnie, dzięki za informację. Rozumiem. Rozumiem także, że chciałbym zakończyć tę rozmowę. Żegnam. No dobra. Debilizm wyższego poziomu to jest chyba najbardziej odpowiedni komentarz do tej całej akcji. Mamuśka też tak powiedziała, że to nonsens, że to po prostu niemożliwe, ale mężczyzna wypełnia płuca, po czym wzdycha ze znużeniem, przemawia ponownie niższym głosem. Ale prawo długów hazardowych głosi, że muszę jej wyciąć serce i przynieść Ruslanowi Li, nawet i już przygotowałem niewielkie pudełko na buty do tego zadania, widzisz? Wielkie nieba, od samego mówienia o tym robi mi się niedobrze i jestem takim potworem, jak ja mogłem. Raczej jesteś idiotą, jeśli doprawdy planujesz zabić własną matkę z powodu jakiegoś głupiego długu. Nawet chyba nie będę czytał reszty, bo to jest najlepsze zdanie. No cóż, powodzenia z trudnymi sprawami, muszę iść. Masakra. A co ja mam niby zrobić, co? Czekać, aż ten cham przyśle kogoś do pobrania, co mu się należy? On przecież nie przyśle kardiochirurga do tej roboty, oni ją rozetną na żywca. A pewnie i mnie też. Tak dla jaj. A nie ma w tym jakiegoś kruczka, który mógłbyś wykorzystać? Jest jedna opcja, którą brałem pod uwagę, nawet jeśli uczyni mnie to wyrzutkiem w społeczności karcianej. Jeśli go zrobię w konia, dam mu coś innego w miejsce serca mojej matki, to może się udać. A jeśli przyjdzie tu mnie szukać, po prostu nie otworzę mu drzwi. Mam do tego prawo. Ale jedyny zamiennik, który mi przychodzi do głowy, to świńskie serce. Popatrz, pokażę ci. Mężczyzna rzuca ostrożne spojrzenie na swoją matkę i robiąc co w swojej mocy, aby nie przyciągnąć jej uwagi, wyciąga nasączone krwią pudełko na buty spod swojego łóżka, otwiera je, ukazując brzydkie, niebieskawe, świńskie serce. Ale tylko idiota by to wziął za ludzkie serce. Ta sztuczka to prastary fortel wśród graczy w atomowe oczko, taki o którym pewnie twój dziadek już wiedział. Ja bym w życiu nie był w stanie oszukać tego dupka, ale może ty byś mógł? No pięknie. No nie gadajcie, że teraz się wpakowałem w sytuację, kiedy przyniosę typowi świńskie serce i będę mu wmawiał, że to ludzkie. Spróbować warto, bo ja wiem. A co ja za to dostanę w zamian? Przysięgam, że podzielę się z tobą moją wiedzą karcianą. W zaledwie kilka lekcji poznasz wszystkie sekrety mojego fachu. Może nawet wystarczy jedna lekcja, jeśli jesteś mądry. Jakie sekrety? O ile dobrze pamiętam, wpakowałeś się w tę sytuację, bo przegrałeś w karty. No, Ruslan jest wyjątkowy. On chyba nigdy jeszcze w życiu z nikim nie przegrał. Musiał wyssać talię kart zamiast mleka matki, inaczej się nie da tego wyjaśnić. Ale wygrywam dość często, kiedy gram ze zwykłymi ludźmi, a nie z bogami kart. I potrafię też robić sztuczki. To wszystko będzie twoje, jeśli mi pomożesz. Stoi, a teraz daj mi serce. Bym cię ucałował, ale obawiam się, że jeszcze byś mi za to przywalił. Masz, tylko nie dotykaj gołymi rękami. W dzisiejszych czasach pozbyć się robaków to istna mordęga. Proszę, postaraj się jak najlepiej. Doprawdy nie chcę pokroić własnej mamy. Stłum chęć wymknięcia się z tej absurdalnej sytuacji i weź pudełko po butach. Ruslan Lee mieszka w porcie obok herbaciarni Gwan Yo. Powodzenia. Nie wiem, co jeszcze mogę rzec. A co jeszcze można rzec? Poczekaj tutaj. Nie no, genialne. To po prostu jest niewiarygodne.
jak człowiek już tyle czasu spędza w świecie Atom RPG i wydaje się, że już wszystko człowiek widział, każde kolejne zadanie, każdy kolejny quest, który gdzieś tutaj się przydarza, jest po prostu tak czasami odklejony i tak niewiarygodny, że zapada w pamięć na bardzo długo. No i myślę, że to jest bardzo duży, duży plus tej niesamowitej gry. Prawdziwe, autentyczne serce świni w pudełku po butach. Można spróbować je wcisnąć komuś jako ludzkie, albo przynajmniej spróbować. No dobra, my oczywiście będziemy próbować. A co z tego wyjdzie, nie wiem. Myślę, że zobaczymy w najbliższych odcinkach, na które już serdecznie w tym momencie Was zapraszam, bo na dzisiaj tyle. Dzięki za obejrzenie, za wszystkie łapki w górę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.